ostatnie 2,5 minuty meczu Pogoń prowadzi 14 punktami, 76-62 i jest ku dobrej drodze do zwycięstwa. Pali brzuch, zmniejszy do 12. Ja mówię, tak sobie dzisiaj Rudzianie odbili wczorajszą porażkę w U20, kiedy to z Katowicami przegrali 3 punktami. Tutaj juniorzy, bardzo cenne zwycięstwo, jeszcze raz zaznaczę, bardzo cenne zwycięstwo, bo ostatnio Pogoń przegrała w Gliwicach, przegrała też w Wodzisławiu, a tu są ważne punkty jeszcze złapane z taką drużyną jak Prudnik, to są cenne punkty do awansu, do finału. Wiadomo, że chciałbym, żeby Pogoń zagrała w finale, a po pierwsze jestem z Rudy Śląskiej, a po drugie, no przyjadą do Rudy Śląskiej najlepsze drużyny na Śląsku. Dlatego trzymamy kciuki za Rudę. Ja myślę, że Prudnik da sobie rady. W swojej prudnickiej twierdzy jest nie do pokonania. Tym bardziej jeszcze, o, kolejne punkty. Jak przyjeżdża na mecze Biru, ich fotografuje, czy tam robi wywiady, jest to jakaś mobilizacja do lepszego wyniku, motywacja. Minuta 25 sekund. Teraz zagwizdał sędzia 3 sekundy. Będzie zmiana. Wraca do gry Tworek, a schodzi Urbański. A Batmanowicz będzie wyrzucał dwóch chłopaków z 95. rocznika tutaj. Trzech nawet, bo Gawrol też. Czyli bardzo młodziutki skład juniorów. Oni też w kadetach grają. Tu Pali Brzuch, 93. rocznik. Tworek też, to są już ostatnie rozgrywki ich kategorii wiekowej. I dwa rzuty wolne by nie wykonywał Boli Brzuch. Trafi dwa razy. Jeszcze jeden. Zobaczymy, czy drugi wpadnie. Wpada. Time out.